Witajcie kochani, skorzystając z okazji, że jestem troszkę przeziębiona i mam więcej dużo czasu, postanowiłam nagrać tak wyznania YouTube'owiczki, YouTuberki, YouTube'owiczki, więc zaczynamy i lecimy z tym. Ile godzin tygodniowo spędzasz na filmowaniu i edycji? Ja muszę powiedzieć, że ja bym bardzo chciała spędzać więcej czasu, tylko ja po prostu nie potrafię edytować tak filmików. Robię to w najprostszym programie, jaki jest. Filmowanie też nie zajmuje mi tygodniowo dużo czasu, biorąc pod uwagę, że ostatnio jeszcze troszkę mnie nie było. Ale mam zamiar to zmienić, więc zajmuje mi to, nie wiem, kilka minut dziennie na przykład, jak nakręcam. Ale edycja zajmuje mi naprawdę kilka minut. Tu przytnę, tu dodam, tu skleję, tu dodam napis, tu coś. Więc naprawdę podobają mi się filmiki dziewczyn, gdzie ta oprawa jest taka wow. No ale niestety ja nie potrafię, więc robię to tak, jak potrafię. Wolisz wydawać czy oszczędzać? No muszę powiedzieć, że ja wolę oszczędzać, ale mam taki swój mały problem, bo oszczędzam tylko na sobie. Nie wiem dlaczego. Na dzieciach, na mężu nie oszczędzam, ale oszczędzam na sobie. Kiedy jest Ci najłatwiej nagrywać filmiki? No najłatwiej jest mi nagrywać wieczorem, kiedy moje dzieci śpią, bo jak tylko wyciągam aparat, to i kot przychodzi, zaczyna miauczeć, i Milagros, która chciałaby być w filmiku. Jeszcze Kuba jest bardzo wyrozumiały i mi nie przeszkadza. A, i najlepiej mi się jeszcze nagrywa, kiedy nie ma mojego męża w domu, bo strasznie mnie to jakoś krępuje właśnie. Martyna! Kiedy... Co sprawia, że gadanie do kamery nie jest dla Ciebie krępujące? Martyna! Co sprawia? Martyna! Muszę Wam powiedzieć, że chyba jakoś już się przyzwyczaiłam. Na początku było dla mnie bardzo krępujące, ale teraz patrząc na swój aparat, nie wydaje mi się to krępujące, więc po prostu siadam i mówię i potem to obrabiam, edytuję i wrzucam na YouTube'a. Jaki jest Twój najgorszy nawyk związany z makijażem i włosami? No z makijażem najgorszy nawyk, że nieregularnie myję swoje pędzle. Po prostu jakoś tego nie lubię, nie wiem. No po prostu nie lubię tego robić, ale naprawdę się teraz się staram, żeby myć je częściej i dokładnie. Ile czasu zajmuje Ci wyszykowanie się rano? No muszę powiedzieć, że czasem zajmuje mi to godzinę, a nawet potrafię się ogarnąć w 5 minut. Jak chcę dłużej pospać, to potrafię ogarnąć wszystko w 15 minut. Siebie, Milagros, Kubę do szkoły, śniadania, i jeszcze zdążyć do siebie do sklepu, więc daję radę, ale tak mniej więcej potrzebne mi jest pół godziny. Jaki jest Twój ulubiony film na YouTubie? Najbardziej lubię filmiki o gotowaniu. Magdalenkowe frykasy, Skutecznie TV, Pan Deserek. To są filmiki, które bardzo lubię oglądać i uwielbiam. A najbardziej lubię oglądać vlogi. Powiem Wam, uwielbiam vlogi. Wymień YouTube'owiczkę, którą ogląda, zasługuje najwięcej subskrypcji niż ma. Ja bardzo, zawsze. Odkąd pamiętam, zaczęła kręcić, oglądam Violinkę i naprawdę tak lubię jej filmiki. Ona mnie tak wycisza i uspokaja, jak mówi takim swoim delikatnym głosem. I uważam, że zasługuje najwięcej subskrypcji. Co w nadchodzącym roku cieszy Cię najbardziej? O, najbardziej cieszy mnie to, że w przyszłym roku pojedziemy na wakacje. Bo w tym roku niestety mieliśmy taką przykrą sytuację i musieliśmy odwołać wakacje, na które czekaliśmy 6 lat i było nam naprawdę bardzo przykro, ale w przyszłym roku obiecaliśmy sobie, że na pewno pojedziemy na wakacje i to mnie tak cieszy, że kurczę, nawet nie wiem jak. Jaki był Twój najbardziej krępujący moment podczas filmowania? No muszę Wam powiedzieć, że był taki moment. Siedziałam i nagrywałam filmik w dużym pokoju i przyszedł mój mąż, ja nie słyszałam, że on wszedł i powiem Wam, jak się zorientowałam, że stoi i słucha, o Matko Boska, myślałam, że zapadnę się pod ziemię. Nie wiem dlaczego, ale po prostu
tak nie potrafię przy nim nagrywać. Wydaje mi się, że on się ze mnie śmieje i że chociaż zrozumiał już to, że nagrywam. Ale muszę powiedzieć, że naprawdę, kurczę, no i to było tak dla mnie krępujące, że aż do teraz, aż mnie ciarki przechodzą. I właśnie, wracając do tego pytania, kiedy najłatwiej ci jest filmować, wtedy, kiedy go nie ma. Ile zajmuje ci przygotowanie się do filmu? Naprawdę niewiele. Czasem jak nie jestem pomalowana, makijaż robię w 3 sekundy i siadam przed kamerą i po prostu nagrywam. Kurczę, słońce jakoś zaszło, mam nadzieję, że światło jest dobre. I muszę wam powiedzieć, że czasem tylko odgarniam się od pasa w górę, bo na dole czasem mam byle co, naprawdę. I więc niedużo czasu mi zajmuje. Chociaż staram się, żebym wyglądała na człowieka i nie straszyła, ale niedużo czasu. Czy w tej chwili masz na sobie spodnie, spódnicę, czy tak naprawdę masz na sobie dres, dół od piżamy? Naprawdę? Naprawdę mam na sobie getry, które w których chodzę po domu. I jestem przykryta kołdrą. Jak chcecie wiedzieć, bo leżę w łóżku, siedzę w łóżku w sypialni. Z czego jesteś najbardziej dumna w swoim życiu? Z czego? Jestem dumna ze swoich dzieci. Jestem dumna z siebie, że postanowiłam spełnić swoje marzenia. Chciałam otworzyć sklep drogeryjno, jest to sklep chemiczno-kosmetyczny. I z tego jestem dumna, ale najbardziej jestem dumna z moich dzieci. I chyba z tego najbardziej. Mam nadzieję, że filmik wam się spodobał, taki szybki. Zastanowię się, co jeszcze nagrać i postaram się być z wami na bieżąco. Więc do zobaczenia, kochani. Do następnego filmiku. Pa, pa!